Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na speed serwerze, dlatego że dram ze speed serwerem, można by powiedzieć, ciąg dalszy, dużo się zadziało, było oficjalne oświadczenie odnośnie właśnie tego błędu, dzięki któremu, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku ze speed serwera, można było dostać nagrodę w postaci expa kilka razy za jeden loch, za jedno piętro tak naprawdę lochu, więc no dużo osób to wykorzystywało, stąd też się pojawiły 350 levele w drugi dzień i tak dalej. No i pojawiło się oficjalnym oświadczeniem ze strony właśnie twórców, do którego zaraz przejdziemy i też przejdziemy do tego, że kara jakby za wykorzystywanie tego błędu to jest tygodniowy ban, to już tak mogę zaspoilerować i dość ciekawe osoby dostały bana właśnie za wykorzystywanie tego błędu, ale to już pewnie widzicie po tytule, po miniaturce, zaraz oczywiście do tego na spokojnie sobie przejdziemy. Na wstępie zachęcam oczywiście do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Witam Was, Neutral po fryzjerze. Może nie będziemy komentować mojej fryzury, może to sobie po prostu dajmy na bok, nieważne. Pamiętajcie o zostawieniu tego lajka, żeby mnie troszeczkę pocieszyć przez to, jak wyglądam obecnie. I możecie zostawić oczywiście subika z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijać na Twitcha, wbijać na Discorda. Linki macie w opisie i w przypiętym komentarzu. No i co, jeżeli chodzi o ten speed server, to tak, pojawiło się oświadczenie bodajże w ten sam dzień, w który wrzuciłem ten film ostatni właśnie ze speed serwera, tylko oczywiście ja to nagrywałem jakoś tam do południa, oświadczenie się pojawiło po południu, no i z tego co kojarzę, w ramach rekompensaty za to, że ze speed serwerem były takie błędy właśnie, że to były lagi, że były te bugi i tak dalej, no to gracze dostali bodajże 500 klepsydry, 125 grzybów i chyba 500 lucky coinów, coś takiego, nie orientuję się teraz dokładnie, w każdym razie no rekompensata dla graczy free to play, chociaż nie wiem czy takowi grają powiedzmy na tym speed serwerze, no to myślę ok, mamy 125 grzybów, 500 klepsydr i 500 lucky coinów, czyli dobrze pamiętałem, no bo na speed serwerze grać free to play no to można ewentualnie dla zabawy, nie? Może ktoś tam gra, no to było faktycznie spoko. Myślę, że dla tych osób tutaj ze 100, powiedzmy nawet 200, nie zrobiło to większej różnicy. Natomiast osoby, które wykorzystywały ten błąd związany właśnie z tym expem z lochów i tak dalej, zostały zbanowane na tydzień. Ban zaczynał się od zeszłego piątku, od godziny 16, no i wiadomo, no na tydzień kończy się w ten piątek również o godzinie 16 około, więc no ciekawa sprawa i ciekawe zostały osoby zbanowane, dlatego że nie było w ogóle wyjątków i youtuberzy niektórzy zostali zbanowani, w tym też youtuber z Polski, między innymi Zebo, zaraz wam pokażę jak to wygląda, no i tak jak mówiłem, ktoś tam mi w ogóle pisał, ja tam wyjaśniłem w komentarzu, ale powiem raz jeszcze, pisał mi, że to wcale tak nie było, że dostawało się expa kilka razy za ten sam loch, tylko po prostu był to bug wizualny, bo to on się odnosił do tego screena, którego prezentowałem w tamtym filmie. No nie, no jak widzisz i widzicie generalnie, kto tam tak myśli, nie był to tylko błąd wizualny, no bo gracze zostali nagrodzeni w cudzysłowie właśnie za to. Niezbyt oczywiście przyjemną nagrodą dla nich. No i teraz pytanie, wiele pytań generalnie się nasuwa, raczej ludzie nie są zadowoleni, dlatego że co na takim speed serwerze zmienia tydzień bana, jak ludzie podostawali ogrom expa. I teraz wam zaprezentuję tabelkę, którą stworzył jeden z moderatorów na tawernie Shakesowej i go zapytałem, czy mogę użyć w filmie, więc jak najbardziej to jest wszystko legalnie, że tak powiem, nie tam, że sobie używam tago, to jest chyba ta tabelka dokładnie, tu jest słaba jakość, bo ta tabelka była w takim niskim rozmiarze, więc możecie jakby nie widzieć tego dokładnie, jak to wygląda, no ale w każdym razie, jak widzicie, jest zeskanowane top 30, ja to sobie może wrzucę na ten monitor, żeby widzieć na pewno, o okej, jest git, jak widzicie jest zeskanowane top 30 graczy, które były jeszcze tam przed banem, no i po prawej stronie mamy expa x, no ile expa zgromadzili generalnie, ogólnie na tym koncie, no i też przy niku jest napisane banet, to oznacza, że ta osoba została zbanowana, natomiast jak nie ma banet, no to znaczy, że gra dalej. No i oczywiście widzimy, że w czołówce jest Davalon, który dzięki temu, że ten błąd został wykorzystany przez niego, no zgromadził, no jak widzicie, ogromną ilość expa w porównaniu do top 2, 3, 4 i tak dalej, no ale top 2 Halogen również tego expa ma bardzo dużo, zobaczcie, że tutaj w top 30 jest, no sami widzicie jaka to jest różnica, nie? Więc tutaj jakby nie muszę wam tłumaczyć, no ale jak widzicie nawet w tym top 10 nie każdy został zbanowany, więc no nie wiem na jakiej zasadzie to brało pod uwagę i tutaj głównie chciałbym zwrócić uwagę na Halogena. Dlaczego? Ano dlatego, że
Halogen, który właśnie tego expa ma top 2 na serwerze i też no jestem wręcz przekonany, że używał tego błędu, no bo nie da się aż tyle expa zdobyć zamykając te lochy, które tam oni na tym etapie mają zamknięte. No to właśnie ciekaw też jestem, dlaczego on nie został zbanowany, bo z nim jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Kto chce tą tabelkę sobie szczegółowo, bardziej szczegółowo powiedzmy przeanalizować, to niech sobie zatrzyma film, ja ją już tutaj powiedzmy wyłączam i sobie przerzucę OBS-a znowu na ten monitor. No bo Halogen w tym momencie wygląda to ok, dlatego że prawdopodobnie dzisiaj jeszcze nie klikał portalu ani nic, bo dzisiaj mamy 11 dzień serwera i też co za tym idzie, Halogen ma 11% premii od portalu, więc jak najbardziej jest to ok. No wiadomo, portal można zaatakować raz dziennie, więc zgadzałoby się to powiedzmy. Normalne, że jak ta postać się tak szybko rozwija, to on te portale zamyka na raz, więc jakby no wiadomo. Natomiast Halogen w drugi dzień miał na przykład tego portalu 3%, w trzeci dzień miał 4% i tak dalej, prawdopodobnie dzisiaj, czyli w 11 dzień tego serwera będzie miał 12%, jeżeli ten portal po prostu kliknie, bo póki co go nie kliknął, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo po prostu go nie zabił. No ale z czym, jakby, dlaczego tak to wygląda? Ano dlatego, że Halogen, już pomijając tego expa z lochów, również, oczywiście ja tutaj nie chcę, skupiam się na nim, bo dziwię się, że on na przykład nie został zbanowany, ale też nie chcę go jakby cisnąć za to ani nic, bo moim zdaniem karanie graczy za to, że jakby serwer nie był stabilny, że nie był przygotowany na takie obciążenie, że prawdopodobnie wystartował na tym nowym backendzie, jest moim zdaniem bez sensu. Moim zdaniem powinno to od razu pójść reset tego serwera, wszyscy powinni zacząć od zera i by było jak najbardziej git, bo teraz ten tydzień bana, biorąc pod uwagę jak tam widzieliście ile expa zostało zebrane, za dużo nie zmieni, tak no spójrzmy prawdzie w oczy. No a tutaj jednak mimo wszystko też nie wszyscy zostali zbanowani, którzy powinni, jak już chcą karać, no to żeby karali ok. No i dużo jest takich nieścisłości, po prostu najlepiej widzą jak to w piątek wygląda, jest reset, powiedzmy zamknięcie tego serwera czy cokolwiek i nie wiem, za tydzień na przykład dają sobie ten tydzień, żeby to przetestować raz jeszcze i przesuwają start do tydzień, tylko że no wiadomo, dużo ludzi też sobie strzeli moim zdaniem w stopę, powiedzmy że można było zakupić grzyby przed startem, no bo potem by trzeba jakoś te dane, nie wiem, ja się na tym nie znam, no ale jakoś te dane, żeby ludzie, którzy zakupili te grzyby, mieli po prostu te grzyby, albo zrobić zwroty, nie wiem, czy to by było dla nich łatwe, czy nie, po prostu porobić zwroty i jeszcze raz by sobie mogły osoby kupić te grzyby, no nie mam pojęcia totalnie, jak to wygląda, no ale nie zrobili tego po prostu. No i tak jak mówię, właśnie tutaj Halogen, dlaczego ten portal tak przycisnął? Ano dlatego, że za jednym zamachem zrobił dwa portale, używając tego błędu, czy to chciał zrobić, czy nie, wątpię, no bo raczej portal się po prostu, no portalu nie spamujesz tak jak lochu, nie, enterem, tylko po prostu portal klikasz raz, bo i tak go można zaatakować tylko raz dziennie, więc pewnie tutaj no tak się rozpędził tym berserkiem, że zrobił jeden portal i od razu drugi. No teraz wam tego właśnie niestety nie mogę pokazać, bo mówię, no jest 11 dzień i on ma 11% tego portalu, no ale przez długi okres czasu właśnie tak było, że po dwóch dniach serwera miał 3%, po trzech 4% i tak dalej, nie? I on właśnie bana nie dostał, co ciekawe. Nie mam pojęcia czemu, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to było sprawdzane. No dziwne, dziwna sprawa, no ale widzieliście na tej tabelce kto został zbanowany. No i właśnie ciekawymi osobami, które zostały zbanowane, więc tutaj nie ma, że tak powiem, że ktoś jest traktowany lepiej, ktoś gorzej. No bo takie osoby jak na przykład, nie wiem czy IPR został zbanowany, poczekajcie, odpalę sobie jeszcze raz tą tabelkę. Tak, IPR został zbanowany również, czyli jak widzicie francuski youtuber również dostał bana, co ciekawe. Kogo my tu jeszcze mamy? Zebo jest cały czas z gildii, ale on z tego co wiem również został zbanowany. Zaraz to zresztą wam pokażę, jak sobie możecie sprawdzić, kto został zbanowany, a kto nie. No ale tak jak mówię, dobra, może zrobimy teraz tak. Zaimportujemy sobie postać, mamy tutaj wybrany już speed server, no i możemy wpisać Halogen W50 i możemy sobie wpisać byle jakie hasło. Jeżeli nam wyskoczy, że hasło jest błędne, no to po prostu postać nie ma bana i można jak najbardziej na nią sobie powiedzmy no zalogować się, jeżeli znamy hasło oczywiście. Nie jest to jakby niezgodne z regulaminem, no bo my nie próbujemy się włamać na to hasło, nie włamać na to konto, tylko po prostu no sprawdzamy, nie? Nie znamy hasła i tyle, nie interesuje nas to. No ale teraz jak wpiszemy sobie na przykład Zebo, tutaj zgłupiam się ku Zebo, bo chyba jako jedyny z polskich youtuberów dostał bana, no i tutaj wpiszemy byle jakie hasło, no to jak widzimy wyskakuje nam taki komunikat. Jest to komunikat
komunikat troszeczkę inny niż zawsze, bo przeważnie dostajemy komunikat, że na przykład postać została trwale zablokowana, skontaktuj się z supportem, albo tam postać została czasowo zablokowana do tego i tego dnia, tutaj by było, że do piątku, do tam godziny 16 na przykład, no a tutaj nie wiem czemu, ale dostajemy taki komunikat payment log i jakiś tam numerek, nie? No i tak jak mówię, z tego co wiem, bany są po prostu tygodniowe. Możemy jeszcze sprawdzić Davalona, bo tutaj Davalon jak widzimy w tamtej tabelce z tym Total XP, z Total XP'em królował, no i Davalon również jak widzicie zbanowany, więc no podostawały te osoby bana, co niektóre, oczywiście nie wszyscy, no ale co mogę powiedzieć, no nie wiem, możecie dać znać w komentarzu oczywiście, co wy na ten temat myślicie. Znowu to oburzenie było na tawernie discordowej. Tak jak mówię, no czego by raczej nie zrobili, to ludzie nie będą wszyscy zadowoleni. Każdemu się nie dogodzi, to jest oczywiste, ale moim zdaniem zdecydowana większość by była zadowolona, jeżeli po prostu serwer by uległ resetowi i po prostu, no wiecie, byłoby git wtedy, nie? Każdy by zaczął od nowa, bez błędów i tak dalej. I tyle, jak widzicie teraz się troszeczkę tutaj wykruszyło z tej topki tych osób, tutaj pospadali, no bo już nie grają, jak widzimy Davalon, Zebo, Sombej HD też został zbanowany na tydzień z tego co wiem, więc również YouTuber, także tutaj nie ma specjalnego traktowania, tylko kto faktycznie używał tego błędu, no to został, że tak powiem, Dorzer, z tego co wiem, tu sobie jeszcze możemy sprawdzić, bo Dorzer to jest taki YouTuber, którego myślę, że dość wiele osób kojarzy, mimo że jest niemiecki, to i w Polsce, jak widzimy, również został zbanowany, więc tutaj no różnie, nie? Nie ma specjalnego traktowania dla YouTuberów, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa jest taka, że po prostu, jak widzicie, trochę z tymi banami to była loteria, nie? Tak jak mówię, możecie dać znać, czy wam się takie rozwiązanie podoba, czy możecie coś zaproponować, co wy byście zrobili. Oczywiście wiadomo, że to jest ciężko, bo się nie zna wszystkich szczegółów, ale tak jak mówię, reset raczej by był opcją, która by tutaj największej ilości osób by dogodziła, powiedzmy, i po prostu spodobałaby się, nie? W ten sposób. No i jeszcze teraz na szybko możemy rzucić okiem na topkę, już na koniec odcinka, jak już sobie robimy takie z tego speed serwera. Jak to wygląda? Speed Turor, 11 miejsce. Turor z tego co wiem nie został zbanowany, więc troszeczkę powiedzmy, że ma tutaj łatwiej, powiedzmy, bo wcześniej jak pamiętamy był poza tą dziesiątką pierwszą. Teraz myślę, że troszeczkę ten tydzień będzie mógł sobie nadrobić, chociaż widzimy, że on tu jakoś bardzo nie ciśnie, no ale ciężko też porównywać, no na przykład do Halogena, który widzieliście ile ma expa, więc ciężko tutaj porównywać tym wszystkim, no ale Turor myślę, że jest na tyle mądrym, powiedzmy, graczem i też dużo grzybów po prostu wydaje, grzybiącym po prostu, że myślę, że na koniec tego speed serwera znajdzie się w tej pierwszej dziesiątce, także raczej Turora będziemy mogli widzieć z awatarem swoim własnym, no tak mi się wydaje, nie? Jeżeli tutaj nie skończy grać i tak dalej, to faktycznie, no i tutaj jak widzimy przez te bany się troszeczkę w tej topce przerzedziło, no i na przykład jeszcze w 50 mamy Pedro chyba mi komentował film, chociaż mogę się mylić, ale tak mi się coś kojarzy, że mi komentował ostatni film, ale Pedro jest teraz jak widzicie w top 25, więc również na awatar szansę ma, jeżeli uda się go wylosować w tej pierwszej 50, no i chyba jeżeli chodzi o top 50 i Polaków to tyle, są oczywiście osoby, które mogą być z Polski, ale mają ustawioną inną flagę, albo nie mają wcale flagi, no ale jak widzimy chyba tyle, tak mi się przynajmniej wydaje, także no, tyle, taki krótszy odcinek, jutro będzie prawdopodobnie odcinek zabójcy, teraz będzie ogólnie mniej filmów, mam mniej czasu i jakby ciężej z nagrywaniem tego wszystkiego, więc troszeczkę muszę nagrywać na zapas tam kilka dni albo coś, więc no tak jak mówię, będą większe problemy po prostu z tym nagrywaniem, no ale mimo wszystko tak jak mówię, postaram się jak najwięcej tych filmów wam rzucać, no i z takich nowości właśnie, czy to ciekawostek również, także jutro najprawdopodobniej będzie po prostu film z zabójcy. Chyba tyle, albo jutro, albo w sumie w środę bym go może wrzucił, bo po co tak dzień po dniu, jak mogę co drugi dzień na przykład wrzucić film, zobaczymy jeszcze, nieważne. Kiedy będzie, to po prostu pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostać powiadomienie o tym filmie, wbijajcie na Discorda, bo tam również bot powiadamia was o filmach nowych, które są wrzucane, no i możecie wbijać na Twitcha i pamiętajcie koniecznie subskrypcja z dzwoneczkiem i kciuk w górę, to tak naprawdę jest najważniejsze. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, komentarze są dla was, możecie pisać, co wy byście na miejscu Play, powiedzmy, zrobili w takim układzie i czy jesteście zadowoleni z tego, co się wydarzyło, czy też nie, tak jak mówię, piszcie. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!